Przed nami 37. PKO Wrocław Maraton, który wystartuje 15 września spod Stadionu Olimpijskiego. Co ciekawe, jest to najszybciej sprzedający się bieg w całej Polsce. W tym roku, jeżeli chodzi o maraton, jest to rekordowa liczba zawodników z 42 krajów. Więc to nas bardzo cieszy, dlatego iż co roku o te 5-7 krajów mamy więcej. To znowu powoduje, jest podkreśleniem i potwierdzeniem słynnego hasła, które my w Wrocławiu mówimy. Wrocław miasto spotkań, Wrocław miastem wielokulturowym. No i maraton jest tego dobrym przykładem. Nowością podczas kolejnego PKO Wrocław Maratonu będą biodegradowalne kubki zamiast plastikowych, a także szereg ekologicznych rozwiązań, które mają na celu polepszenie naszego środowiska. W ramach pakietów startowych zawodnicy otrzymają te rzeczy, które otrzymywali do tej pory w workach bawełnianych, nie w reklamówkach plastikowych. Będą mieli również dostęp do bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz elektrycznych hulajnóg, żeby mogli w sposób ekologiczny, zrównoważony tak dotrzeć na maraton, jak i z niego się wydostać. Dodatkową nowością będzie także nalewak, który MPWiK specjalnie stworzyło na to wydarzenie, a także to, co maraton Maratończycy będą pić, a będzie to wrocławska kranówka. Naszą misją jest promowanie wśród wrocławian picia kranówki, która jest nie tylko smaczna, zdrowa i tania, bo przecież kosztuje poniżej 1 grosza za litr, ale także jest w pełni ekologiczna. Każdy, kto będzie uczestniczył w tym biegu, będzie pił pyszną naszą wodę. Wydarzeniem towarzyszącym PKO Wrocław Maraton będzie zorganizowany dzień wcześniej Wrocławk Maraton, który jest spacerem i możliwością zwiedzenia Wrocławia. Myśmy przygotowali dwie trasy, a więc ludzie, którzy chcą do nas i pochodzić po Wrocławiu, dostają mapę z zaznaczonymi przez nas miejscami. Jeżeli ktoś wybrał trasę wrocławskich muzeów, to ma do przebycia 8 punktów, które chcemy, ażeby odwiedził. Że w tym roku nie 2 nasze oddziały, ale aż 4 biorą udział, czyli Muzeum Teatru na Placu Wolności, Pałac Królewski, gdzie się mieszczą 2 nasze muzea przy ulicy Kazimierza Wielkiego, Stary Ratusz, gdzie też oczywiście jest jedno z naszych muzeów i Arsenał w tym roku po raz pierwszy, tam Muzeum Militariów i Muzeum Archeologiczne. W tym roku do tego wszystkiego dochodzi druga trasa Wrocławskich Świątyń, a my chcemy pokazać wielokulturowy, także religijny Wrocław. Jeżeli ktoś zwiedzi wszystkie miejsca z wybranej trasy Wrocławk Maratonu i zbierze pieczątki, to przychodząc na Stadion Olimpijski dostanie medal. Co ciekawe, w przyszłym roku pierwszy raz od wielu lat biegacze nie wystartują ze Stadionu Olimpijskiego, lecz z miejscowości poza Wrocławiem. Chcemy zaproponować od następnego roku wszystkim biegaczom pokazanie także aglomeracji wrocławskiej. My chcemy startować w miejscowościach spod Wrocławia, a finiszować we Wrocławiu. W ten sposób z jednej strony pokazujemy właśnie nowe, fajne miejsca, które chcemy, żeby także na Dolnym Śląsku ludzie przy okazji zwiedzania Wrocławia zobaczyli. 37. PKO Maraton wystartuje 15 września. Są jeszcze ostatnie pakiety startowe na to wydarzenie. Trasa jest płaska, biegacze ze Stadionu Olimpijskiego pobiegną na Stadion Miejski, potem na Różankę i wrócą na Żużlową Arenę. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska.